finansowania środków na lata 2014-2020, więc o tych ważnych sprawach warto rozmawiać, ponieważ wiele rezolucji czas się dzieje. Także trwają święta ludowe, one już się zaczęły tydzień temu, w których regionie za tydzień zielone środki, centralne święta ludowe, przyjaźń się poszukuje święta wszystkim, więc to też widać, jak polskie środowisko ludowe ceni sobie ten region, ze względu na poparcie, jakie z tego regionu uzyskujemy. Więc my nie robimy tych spotkań i wyjazdów akcyjnie pod wybory, bo jesteśmy różni cały czas, mamy przecież święto Dożynki, mamy święta strażackie, mamy jesienią do Kopiny, więc ten cykl spotkań jest ciągły i tam są politycy stopnia poziomu centralnego i poziomu wojewódzkiego, lokalnego. Mogę z normalnymi ludźmi wszyscy razem ze sobą porozmawiać, nie tylko powiedzieć. Zmian istotnych bardzo nie będzie, natomiast to, co istotne, w ramach tych negocjacji udało się wynegocjować takie warunki, w których jest szansa na to, by polscy rolnicy w roku 2014 dostali dokładnie bezpośrednio na poziomie średnim europejskim, a będzie zdecydowanie powyżej 240 euro do hektara. Gdy będzie ta krajowa decyzja o przesunięciu 25% środków z rozwoju obszarów wiejskich i uzupełnieniu także tego pierwszego filara, co jest możliwe po Radzie Ministrów, zobaczymy, co powie na to parlament, na stosowanie krajowych płatności uzupełniających, to już w roku 2014, na 2014 rolnicy mogliby otrzymać dopłaty na poziomie 265 euro, a więc nieco więcej niż obecna średnia. Natomiast rzeczywiście szykuje się podwójne wsparcie dla młodych produktów, bo to będzie nieco wyższa dopłata bezpośrednia, ale także na podobnych prawach, podobnych zasadach jak do tej pory wsparcie inwestycyjne przestawcie przy przejmowaniu czy zakładaniu gospodarstwa rolnego. Będą także specjalne wymogi w zakresie zazieleniania, ale akurat tutaj w Wojewódzkim Województwa Świętokrzyskiego pracy na strukturę rolną. Ten problem nie dotknie, bo wszystko wskazuje na to, że gospodarstwa do 15 hektarów jest propozycja Rady Ministrów, zobaczymy co na to parlament, nie będą objęte tym obowiązkiem wyłączania gruntów na cele zazieleniowe. Z takich gospodarstw wszystkim powyżej tej powierzchni rzeczywiście mało. Więc myślę, że takich istotnych zmian nie będzie, natomiast to co ważne, to prawdopodobnie będzie wprowadzony program, on dzisiaj jest niemile czy nieprzyjaźnie nazywany staw Abzabryckiego, ale jest to program, który będzie służył wsparciu małych gospodarstw, małych siedlisk rodzinnych, gdzie jest pewna infrastruktura techniczna, którą wzbogacając o środki unijne na poziomie około 15 tysięcy euro, można będzie tworzyć miejsca pracy, czy utrzymać te miejsca pracy, które już były wcześniej w ramach różnych indywidualnych umysłów były prowadzone. To naszym zależy, można to jest miejsce, bo będzie to rzeczywiście zwiększanie zatrudnienia i silniejsze wsparcie tych rodzinnych przedsięwzięć gospodarczych, nie tylko rolnictwa i samych rolników, ale także właśnie tych mieszkańców wsi.